Hej, hej, dzień dobry, dzielni detektywi. Witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Sherlocka Holmesa. I jesteśmy w trakcie wykonywania głównej sprawy, mianowicie matczyna miłość. No i jeszcze chyba nie znaleźliśmy wszystkiego w tak zwanym gabinecie osobliwości, chyba tak to nazywają. Dlatego, że zazwyczaj, po znalezieniu wszystkich rzeczy w takim pokoju, mieliśmy jakąś interakcję z wydarzeniami, które miały tutaj miejsce, musieliśmy wszystko ustawić do kupy. Więc, trzeba szukać dalej. Trzeba szukać dalej. Większość rzeczy tutaj oczywiście znaleźliśmy. Znaczy, podjęliśmy z nimi interakcję. O, może tak. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. Ale wydaje mi się, że jeszcze coś gdzieś tutaj jest. Swoją drogą dziękuję wszystkim za trwanie i oglądanie na bieżąco Sherlocka Holmesa na moim kanale. Bardzo mi miło, słuchajcie. Dzięki wam wielkie. No i dzięki oczywiście za pamięć o łapach w górę, za pamięć o komentarzach, jakichkolwiek, jakie by one nie były. Nawet ja nie mam problemu z komentarzami pierwszy, naprawdę, bo to jest jednak wykazanie się taką inicjatywą i napisanie komentarza, to jest zawsze plus, ja go doceniam, także zachęcam również do zostawienia dzisiaj komentarza oraz łapy w górę. A tymczasem, widzicie, pominąłem biurko i pominąłem, tutaj się świeciło światło, więc nie widziałem dokładnie tego, tej tarczy. Bo oświetlało to światło. No i tutaj tak samo. Gdzieś mi tutaj zniknęło. Co my tu mamy? So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Okej, aż 5 wskazówek. Drogi panie Holmes, proszę przyjąć ode mnie wyrazy wdzięczności za pańską pomoc w tamtej osobistej sprawie. Aż drżę na myśl o tym, co mogłoby się stać, gdyby nie pański bystry wzrok i umysł. Zapewniam pana, jeśli jeszcze kiedyś przyjdzie się nam spotkać, w jakiejkolwiek sprawie będę dla jak pełen wdzięczności przyjaciel. Będę dla ciebie, albo będę dla pana, jak pełen wdzięczności przyjaciel. Sędzia McDougall. Jeśli dobrze czytam. Okej. Okay. Co tu jeszcze? Carefully opened. Dated 24th of April 1869. No dobra, ale co w środku? Szanowny panie Mycroft Holmes, ratusz miasta Cordona niniejszym informuje pana, iż sprawa udziału doktora Ottona Richtera w śmierci pani Violet Holmes została przydzielona sędziemu McDougallowi. Pańskie podanie o zamknięte przesłuchanie zostało przyjęte. Zostaje pan niniejszym poinformowany, iż prokurator wzywa pana do stawienia się na sprawie doktora Richtera w charakterze głównego świadka. Ma pan obowiązek stawić się w sądzie karnym Cordony w dniach wyznaczonych na odwrocie pisma. O, proszę. Czyli Mycroft jednak wiedział chyba. Mycroft chyba wiedział, że tutaj jest coś na rzeczy. Break open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Today is the day, tylko że my nie mamy klucza. To ciekawe. Ale tu jest coś jeszcze. Wydaje mi się, że tą szufladę można otworzyć. Pytanie tylko, skąd wziąć klucz? Tu coś jeszcze powinno być. Może klucz jest gdzieś schowany? Czekajcie, to. Nie, tutaj wszystko przeszukaliśmy. Tu nawet jest tak wyszarzona ten punkt, ta kulka. No, ewidentnie coś tutaj jeszcze jest. Ewidentnie tu coś jeszcze powinno być. Tylko pytanie, co i gdzie? A zaraz, a tutaj? Kurde, ja bym podniósł te stosy papierów.
Może akurat, nie? Bo wyżej nie mogę podnieść kamery, to jest max. To jest max, gdzie mogę podnieść kamerę. A to? A to jeszcze jest! O kurde, ja myślałem, że to jest ta sama wizytówka co tamta. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Officer Luciano J. Placido. Mieliśmy z nim. Mieliśmy z nim do czynienia, prawda? Puściliśmy go wolno. No i co się stało? Mamy jakieś wspomnienie, tak? Mistrz otwierania. John zapytał mnie, czy damy radę otworzyć szufladę Mycrofta w gabinecie osobliwości. No i wypadek w gabinecie. Ale zaraz. Co mamy tutaj? Mycroft zeznawał przeciwko Richterowi. O właśnie. Mycroftowi nie podobały się metody doktora Richtera, nie ufał mu. Dobra, no to spróbujmy w takim razie otworzyć tę szufladę. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Okej, czyli wyszedł do holu. Tu był gdzieś. Mężczyzna mundur. He opened the door to the postman and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. Dobra, idziemy dalej. Po schodach do góry w lewo. Pejzaż przekrzywiony, czyżby tu schował klucz? The painting on the wall was slightly a tilt. He stopped. Albo tylko poprawił obraz. No i siadł przy swoim kominku, co? Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. To wszystko, wait, tak? John, we never use the fireplace in the mornings. What if? What if? A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? Proszę bardzo. I think this is what we're looking for. Kluczyk. Dziękuję bardzo. Łatwo. Mycroft, widzę, że twój brat przerósł samego ciebie. We made it. Aha. So what's there? Co my tu mamy? No zaraz, zobaczymy, co my tu mamy. Jest butelka. Single malt whisky. Mycroft's favorite. Okej, z whisky. Created by Queen Victoria herself. Pół butelki doskonałej jakości whisky, typu single malt, ulubionego trójką Mycrofta. Znaleźliśmy ją pod kluczem w szufladzie biurka w gabinecie rozmaitości. A co niezwykłe, wydaje się, że whisky ta została sprezentowana Mycroftowi przez jej wysokość królową Wiktorię we własnej osobie. Dodatkowo akta jakieś. Otto Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Pewnie zbierał sam te. Otto Richter, lat 45, urodził się w szanowanej rodzinie w Bernie, w Szwajcarii. Kawaler bezdzietny, lekarz, ukończył Uniwersytet Genewski. Dyplom uzyskał rok później niż to było planowane przez wzgląd na pomniejszy skandal w trakcie jednej z praktyk. Rodzice zmarli na cholerę w 63. Jedynym żyjącym członkiem jego rodziny jest jego przyrodni brat Klaus, lat 35. Obecne miejsce zamieszkania Klausa Richtera jest nieznane, a ostatnio widziany był na Kordonie. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Okej, okay. Pytanie, czy to cokolwiek do sprawy wniesie te dodatkowe informacje. Ale wydaje mi się, że mogą, oczywiście.
Okej, w pamiętniku Johna pewnie te informacje, właśnie prezent od królowej, a my tymczasem możemy chyba jeszcze co nieco dojrzeć. Stara drabina, ostatnia półka. Użyłem tej ladder, żeby spojrzeć na top shelf, right? On the day of mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Okej, coś tutaj jeszcze było. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Okej, coś jeszcze. Tutaj, sterta książek. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Dobra, i teraz to wszystko można poukładać w całość. Zobaczmy, jakie mamy opcje. Dobra, mamy trzy miejsca, tak? Cyk. No nie sądzę. A, są tylko dwie jakby opcje, tak? Dobra. A tutaj? What the hell? Ale oni byli niegrzeczni. A w zasadzie Sherlock był niegrzeczny. Nie, no bez jaj, no łazili z tą. A tu co? A, na pewno. A, i to jest to podarte, tak, to co znaleźliśmy w środku. No to tu wydaje mi się, że na pewno to jest. Tam wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby łazili po drabinach. Tej drabiny w ogóle tej nie ma tak naprawdę. Oni przy tym biurku majstrowali. No i tutaj też mało prawdopodobne, wydaje mi się, że to, że latali w tak ciężkiej sytuacji, znaczy ciężkiej, no w takiej niepokojącej sytuacji, no bo tutaj było widać, że Mycroft chyba się wścieka, rozdarł jakiś dokument tego Richtera, a dzieciaki tak naprawdę patrzą, co tutaj się dzieje, więc możliwe, że to będzie tak. Tak. Come on, Sherry, let's go outside. Wait, did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Stało się to niedługo po incydencie w pokoju Violet, który miał miejsce 9 kwietnia. Sherlock postanowił pobawić się artefaktami w gabinecie osobliwości, a ja oczywiście poszedłem razem z nim. Niechcący staliśmy się świadkami kłótni Mycrofta z Ottenem Richterem. Brat Sherlocka był zły. Był pewien, że doktor Richter zalecił ich matce wątpliwą kurację i coś poszło mocno nie tak. Nazwał Ottona szarlatanem. Coś przyszedł. Rozmowa niezbyt prywatna. I heard a noise in the hall. Let's check it out. To to? Kim ty jesteś? I think we deserve a rest. A, ty jesteś w ogóle... Sherry, look! We've got a parcel here. To? Hurry up and let's see what's in... Panie, drogi panie Holmes, czekam na pana w posiadłości Kurta Manciosa przy Turquoise Line? Naprzeciwko budynku opactwa w północnej części Grand Serai. Opactwa. Proszę przybyć od razu, a jeśli pan nie jest w stanie, też proszę przyjść. Pański przyjaciel na zawsze, no, Vincent w ogóle pewnie. Wysłałem panu odpowiedni strój, aby mógł pan uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Mam nadzieję, że pasuje. Ofiarne jagnie. Jakiś w ogóle złota ta... Obwódka tego. Zaproszenie od Vogla. No dobra, zobaczmy. No na razie już teraz nas nic nie trzyma, jeśli chodzi o... O, pstułki. Nikt nas nie trzyma tutaj, żadna inna sprawa. No to w takim razie, a możemy faktycznie garderobę sprawdzić? Książę Ciemności, proszę bardzo. Okej. Okay. I chyba tyle. John Gangster. Oh shit, ale wyglądamy. No dobra. To w takim razie zobaczmy. Jak to jest? Przy Turquoise Lane w północnej części Grand Serai. Grand Serai.
Czekaj, Grand Serai, północna część. Patrzę, gdzie ta kurde... Ty, no nie widać takiej ulicy. Bo Grand Serai jest tutaj. To ma być północna część Grand Serai. No dobrze. Baskerville Street. A, jest! Jest. Dobra. Czyli to koło kościółka. No to tutaj. Wschodnia część i pójdziemy na stronę północnej części. Czyli w stronę zachodnią, jeśli dobrze się orientuję. Tak, a później od razu w lewo. No i to jest to opactwo, tak. Tylko, że z drugiej strony tego opactwa pewnie będzie to, co nas interesuje. Jestem twój koszmar senny. To będzie pewnie to. Jakaś gruba sprawa musi być, że ja się muszę tak ubierać. Pytanie, czy tędy wejdę? Nie. Więc muszę znaleźć inne przejście. Tup. Tędy wejdę? Tak, jest otwarte. Tylko o co tu chodzi? W sensie, dlaczego nas w ogóle wezwał? Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Oh shit, to jest jedna z tych imprez, tak? Gdzie zakładają maski i się bawią, tak? Super. Główny podejrzany? Co tutaj się niby stało, że nas w ogóle... Jeśli napiszę artykuł o tych ludziach tutaj, możesz mi pomóc zbierać informacje na temat Cordona's elite? Czekaj. Żółta prasa. John poprosił mnie, abym poszukał informacji, na podstawie których będzie on w stanie napisać artykuł obnażający skandale miejscowych elit. No, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, o co mu chodzi, nie? Enjoy the event, sir. Rany boskie, ile to jest ludzi. I guarantee we'll have a good time. You have such pretty hair. My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. The whore, is it, I guess? Dobra, czyli pewnie w ogóle muszę znaleźć. Do you know what was here before Mancio's family bought? Poznaj ich niepokojącą historię posiadłości. Dom przodków, aukcja, tajemnicze zniknięcie. Poprzednim właścicielem obecnej posiadłości Manciosów chyba, był architekt okultysta. Poświęcił on swoje życie w wykonaniu potężnego rytuału zapisanego w nieznanym tomie, ale zwykłe kręgi magiczne okazały się do tego celu zbyt słabe. Dlatego właśnie zbudował on tę posiadłość. Bystre oko dostrzeże, że jej kształty odpowiadają pewnym magicznym symbolom, a niektóre ze ścian mają ubytki. Pewnego dnia architekt po prostu zniknął. Na podłodze została tylko kubka popiołu. Być może jego rytuał w końcu się udał. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. Aha. More peace, and I can expose these base hedonists. Czyli podsłuchiwanko, tak? Dobrze. Curtains do not guarantee privacy. Ty tam nie podglądaj. Nie podglądaj. Dobra, szukamy ewentualnie takich osób, które jeszcze gdzieś tutaj coś gadają. Dobra, tu mamy dwie możliwości wejścia. O, proszę. Codex Orcus. Why does this occult book sound like a flower? Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. A to? These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones.
Dobra, a po drugiej stronie też mamy jakiś well-known kącik. And recent plays to keep up to date with the current trends. Czego tam szukasz znowu, John? Dobra, nie ma tutaj nic, no to w takim razie zarzućmy żurawia, przepraszam. A ty to kto? Hey, handsome. I see that look in your eyes. O nie, 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 nie. A ty? Wanna go somewhere more private? Why not? Ale roboty mamy do wykonania. O! Czy to jest more Honey, private? Are you feeling lonely? I'll be your friend. Mancio's had to enforce the masks after the scandal. O, odkryj prawdę o skandalu dotyczącym ujawnienia tożsamości. Niewierny pan młody. Obrażona księżna. Kryzys. Ludzie rozmawiali o skandalu z poprzedniego przyjęcia. Wicegubernator Coden został przyłapany przez swoją przyszłą małżonkę, pruską księżną, w towarzystwie młodych mężczyzn. Ho-ho. Mimo iż małżeństwo to miało mieć charakter polityczny, uczucia księżnej były prawdziwe. Incydent ten doprowadził do politycznego kryzysu pomiędzy Cordonem a Prusami. Pomimo kilku głosów sprzeciwu, gubernator zwolnił ze stanowiska swojego protegowanego. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Proszę bardzo. Taplanie się w błocie. O, napisał jakiś artykuł, tak? Perwersyjni, skorumpowani urzędnicy. John dziennikarz. No, to niezły dziennikarz, żona. Ciekawe, kto to przeczyta. Sherlock! Friend! I wasn't sure you'd come. Bez imion! Kobiety mają uszy. I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? On teraz wygląda podejrzanie, tak mówiąc. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual. A potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. My mind already operates at a far higher level than most. I struggle to believe anything could improve it. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Dobra, po co mnie wezwałeś? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness.
and try this rather delectable Nie będę nic od ciebie brał, gościu. If this solution truly does assist with thinking, then perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. O czym ty, kurde, gadasz, gościu? Zaprasza mnie do posiadłości. No, zaprosił mnie. Zeznanie Vogla, dał mi klucz i chce on, żebym pomówił z kimś o imieniu Fabio w pokoju z ołtarzem. Gdzie jest pokój z ołtarzem? Może tu? Tak. Okej. To jest ten Fabio? Oh my god. Was he here this whole time? No w ogóle zaczyna coraz bardziej śmierdzieć, jeśli to jest Fabio i nas wysłał tutaj. No to kurde, jest podejrzanym numer jeden. Tatuaż zakrywa znamie, piętno niewolnicze. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. Tu mamy jakiś kurde nóż rytualny, sztylet. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. Czyli zrobiony tak samemu. This golden handle has a blood stain on it. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Okej, coś jeszcze. Coś ma w ręce. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. Okej, no chyba go bolało, nie? A? The wound is deep. A precise strike reached the heart. He died right here. Shit. Co tu się kurde dzieje? Jakieś potężne... Oh shit. Okoliczności śmierci Fabio umarł na ołtarzu, można to połączyć. Został złożony w ofierze na ołtarzu podczas rytuału okultystycznego. No i do gabloty powtórz. No i rozwiązaliśmy sprawę, proszę bardzo. Nie no, coś tutaj jeszcze oczywiście innego. What the hell, kim ty... Aha, w ogóle, czemu ty mnie dochodzisz od tyłu? The herbs here are salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. Pytanie, dlaczego w ogóle tu jest? Dlaczego mnie zaprosił? This elaborate box must be for the ritual dagger. I dlaczego nie powiedział wprost, że mam rozwiązać sprawę śmierci? This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. A po drugiej stronie, tak, po drugiej stronie. The sign reminds mamy Marsa. Me of the astrological symbol for Mars. Mhm. Ale tutaj widzę, że to jakoś ładnie stylizowane to jest wszystko. A, przebieralnia. To wygląda jakby trochę odgrywane to wszystko było. Jakby to było wszystko jakoś gdzieś tam, wiecie, odgrywana scenka. Enough cigars to burn down the entire mansion. Mamy przebieralnię w końcu, nie? O, jeszcze tlący się ten page. Why don't people tidy up after themselves? Nie sprzątaj. Rozlane wino, co? Jak krew. An open wound spoiled the carpet. No bo tutaj obok jest butelka, więc myślałem, że wina. Sauvignon. O, co? Czekaj. Halo! Czemu żeś nie...
What the fuck? Czekaj. Na dywanie widać krople krwi, na podłodze leżała poplamiona krwią butelka wina. Okej, dobra, tyle wiem. Coś jeszcze tutaj znajdziemy. Tak, tylko że zanim to oczywiście weźmiemy pod uwagę, to bym chciał jeszcze zobaczyć, czy czegoś tutaj nie ma. A, jest możliwość pójścia dalej jeszcze. A nie wiem, czy to nie jest ta przebieralnia. Tak, to jest ta przebieralnia, dobra. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio. Mantras. Okej. Do tego klucz? The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Fabio. Mhm. Maski. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Dalej. This is a different ritual. Znalazłem scenariusz swego rodzaju rytuału z komentarzem dopisanym na początku jego treść. Przeczytaj i przećwicz ten obrzęd, Mantros. Naga kobieta leży na ołtarzu na łożu z kwiecia. Symbolizuje ona matkę Gaję. Ten, kto prowadzi rytuał, naciera jej ciało olejkami, aby obudzić jej wewnętrzną płodność. Uczestniczy powinni w tym momencie rozpocząć śpiewy i wezwać mężczyznę, który zapewni matce Gaję przyjemność. Następnie człowiek, który symbolizować będzie zasadę życia, może podejść i rozpocząć z nią stosunek płciowy. A, super. Fajny scenariusz. Matisto, nie ignoruj gości. Przestań ich zanudzać. Nie chcą słuchać o twoich głupotach. Chcą czuć się pięknie oraz czuć, jak szczodrze jesteś w stanie ich traktować. Jesteś tu po to, aby zapewnić przyjemność i celebrować życie. Pamiętaj, każdy z gości sporo płaci, aby z tobą być. How can anyone accept such behavior? Shit. A useful tool for a disguise arsenal. Dobra, stolik przygotowawczy dla wykonawców. Co jeszcze? The pitcher is empty, but with puddles around it. A, krew. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Dobra. Dużo stąd można wyciągnąć. Props, decorations and tools for a more detailed set. Lekko odsunięta szafka. Zakrwawione. No a co to jest? Brak jednego. Identical to the robes the guests are wearing. W takim razie podejrzewam, że zabójca wziął szatę i wyszedł w gości i wtopił się w tłum. Czyż nie? Na bank tak jest. No 100%. Dobra, co my tutaj mamy? Tuzin kropel krwi. Coś mi się wydaje, że to będzie tak, że ktoś tutaj kogoś dźgnął, a później wzięli to, zatuszowali jako rytuał. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. There appear to be no further traces leading to the altar. No, podejrzewam, że ktoś tutaj, kurde, nie wiem, być może w przypływie euforii albo tego odurzenia, ktoś kogoś dźgnął, no i okazało się, że nie żyje, a jak nie żyje, to upozorujmy, że to był rytuał, prawda, i kogoś wkopmy. No dobra, to chyba wszystko tak naprawdę, ale całą rozmowę z Voglem sobie przeprowadzimy już w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w następnym odcinku, zapraszam serdecznie już dzisiaj. Trzymajcie się, na razie, bye bye.